we wtorek 13 marca obchodził swoje 70. urodziny, a większość tych lat poświęcił pasji, jaką stały się parowozy. Na kolei przepracował prawie całe swoje dotychczasowe życie, a nadal mówiąc o tym ma łzy wzruszenia w oczach. Mowa o znanym w regionie i lubianym aktualnie kustoszu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej Zbigniewie Gryzgocie. Na urodzinowym spotkaniu gościliśmy z kamerą. Dzisiaj kończy Pan 70 lat. Proszę nam powiedzieć, ile z tych lat przepracował Pan w kolei? Na kolei to całe życie przepracowałem. W jednym zakładzie jeszcze była parowozownia drugiej klasy. 1 września 1964 rok. W 2002 roku poszedłem na emeryturę w wieku 53 lat. Już byłem emeryt, ale miałem warunki ku temu przepracowane na PKP, bo miałem 41,7 miesięcy. Pasja do kolejnictwa zrodziła się w panu Zbigniewie poprzez jego ojca, a on sam zaraża tą pasją młodszych członków swojej rodziny. Ja nigdy nie chciałem być kolejarzem, ponieważ mój tato w świętej pamięci od 1944 roku tutaj pracował jako maszynista. A ja chodziłem do technikum budowlanego w Świdnicy. Chciałem być murarzem na odmianę. No jak to rodzic, synu kochany, to ja tu kolejarz. Prawie rodzina kolejarska, ty byłeś murarzem. To przecież nie pasuje tego. No i mnie przeniósł z tego technikum właśnie do tej szkoły. No i nie żałuję tego. No oprócz mnie jeszcze jest brat Jerzy, młodszy ode mnie, maszynista, świętej pamięci Marek, brat maszynista, młodszy, zmarł. I najmłodszy brat, który jeszcze do tej pory jeździ na lokomotywach spalinowych, również tutaj pracował. Także nie wliczałem jeszcze bratowej, siostry najmłodszej, że pracowała, syna, który jest najstarszy syn, który był kierownikiem pociągu na pociągach pasażerskich, najmłodszego syna Kamila, który tutaj pracował, ma uprawnienia na obsługę kotłów parowozowych. Także to jest saga kolejarska. Mimo upływu lat, pan Zbigniew Gryzgot wciąż pamięta swój pierwszy dzień w pracy. Dzięki swojemu zaangażowaniu systematycznie dążył do tego, by udało mu się zająć stanowisko przy ukochanych parowozach. W ciągu jego wieloletniej pracy zdarzało się zarówno piękne, jak i przejmujące, smutne przeżycia. Czasami nawet jedno po drugim. Pociąg prowadziłem, no i wtedy na tym przejeździe między Domasławem a Bielanami, gdzie teraz ten, na drodze tej 82, bo nie wiem, co teraz się nazywa, wjechał na mnie autobus z pasażerami, który wiózł na nartę gdzieś w Kotlinę Kłodzką. Nie ja na autobus, tylko autobus na mnie najechał. Rozbił szlaban zamknięty, który był, zamknięty, no po prostu coś kierowca by się zagapił, no i wjechał na ten szlaban, na mnie w bok. A drugie było, zaraz na drugi dzień była już taka lepsza była nowina, bo mi się urodził syn. 24 stycznia 1972 roku. Podczas urodzinowego spotkania pan Zbigniew dzielił się z nami swoją radością, pysznym ciastem i symboliczną lampką szampana. Nie zabrakło oczywiście 100 lat odśpiewanego przez zaprzyjaźnionych współpracowników. Jeszcze raz panu Zbigniewowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego co najlepsze kustoszu. W imieniu pana Zbigniewa zapraszamy także na podróż specjalnym pociągiem 17 marca. Zabytkowy tabor poprowadzi jaworzyński muzealny parowóz TKT-48-118. Podróż przebiegnie malowniczą trasą kolejową linii 286 Wałbrzych-Kłodzko, a połączona będzie z obchodami imienin pana Zbigniewa. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.